Hamburg, miasto Matki Bożej. 14 grudzień 2023. Jesteśmy przy ratuszu, gdzie jest akurat Weihnachtsmarkt. Przygotowanie do Bożego Narodzenia 2023. Dzisiaj obchodzę 50. rocznicę odejścia do Ojczyzny Niebieskiej niezwykłego, niezwykłego biskupa Neuhäuslera, więźnia Dachau, którego program się nie skończył. Właściwie zakończył się 18 sierpnia 2020 roku, kiedy Izrael z Annegret, minister obrony, przejęli militarnie Dachau, obóz koncentracyjny, na którym latały samoloty Izraela, a w środku była delegacja Izraela razem z minister obrony Niemiec w kagańcach. Mówili o antysemityzmie. Przejęli Dachau. Tego dnia, 18 sierpnia 2020 roku, w Hamburgu, w kościele świętego Józefa, wyrzucili ławki, wstawili menorę, zaostrzyli przepisy sanitarne korony i ustalili, że Jan Paweł II jest jedynym świętym czasów. A wszystko jest stąd. 50 lat temu, gdy odchodził biskup Neuhäusler, który urodził się 27 stycznia w 1888 roku przy Dachau, tylko 17 kilometrów od miasta, gdzie 16 lipca 1176 roku odchodziła Jadwiga Wittelsbach, do której potomków są, zaliczają się królowie polscy, niemieccy, francuscy, a wśród nich 50. cesarz Karol VII, wnuk króla Jana III Sobieskiego, jego brat Klemens August, arcybiskup 5 kościołów. Pod ich władzą był Hamburg, bo to było święte cesarstwo rzymskie, królestwo niemieckie. Koronowany został Karol VII, 50. cesarz, którego brak tutaj w wykazie cesarzy, 20 cesarzy na ratuszu postawionych na klasztorach ufundowanych przez rodzinę królowej Polski, Małgorzaty Brandenburskiej, która była również do jej przodków należał Karol Wielki, Barbarossa, którzy umieszczeni są na fasadzie tego budynku. Jej rodzina zakładała klasztory, zakładała miasto. Dachau też była jej rodzina. Jak również Żukowo, jak również Oksywie, jak i pradziadek, to był Sambor II, babcia, królowa duńska Małgorzata z Lubiszewa. Tutaj mamy ostatni z cesarzy, na którym zakończyło się cesarstwo rzymskie 6 sierpnia, królestwo niemieckie w 1806 roku. Rocznica urodzin cesarza Karola VII, 6 sierpnia 1697 w Brukseli. Brukseli, która powstała miesiąc po chrzcie Polski 8 maja 1966 roku. Tutaj mamy miejsce, gdzie Plac Adolfów 19 kwietnia w 1933 roku przyjaciel Adolfa, którego 33 razy zaproszał do Hamburga, ustalił placem Adolfa, ale tego
który zaczynał swoją karierę 25 maja 1913 roku przed kościołem Teatynów. Wtedy malował jeszcze piękne obrazy Matki Boskiej i mówił o Bożej Opatrzności. Był to 1913 rok, kiedy powstała Solidarność Moskiewska. Głównym aktorem i realizatorem programu był Andrzej Wyszyński, który również pośredniczył w załatwianiu relikwii Andrzeja Boboli, który przybył do Polski 11 czerwca 1938 roku. Tu w tym ratuszu 1 kwietnia 1937 roku były wielkie uroczystości zjednoczenia Hamburga. Uroczystości prowadził Rudolf Hess, który urodził się w tym samym roku, co święty Maksymilian Kolbe, zlikwidowany planowo planem Wyszyńskiego Andrzeja 14 sierpnia 1941 roku, w dniu, kiedy podpisano kartę atlantycką podstawą do NATO, ONZ, gdzie wszędzie był Andrzej Wyszyński. Andrzej Wyszyński, kuzyn kardynała. Jego przepisy, jego prawo, skazywanie na śmierć kapłanów, jego metody. Andrzej Wyszyński, krwawy prokurator. Do dzisiaj mamy owoce jego prawa. Wystosują ci władcy świata tutaj w tym ratuszu 3 maja 1945 roku przejęli Anglicy bez przelewu krwi miasto. Tego dnia Anglicy bombardowali statki z więźniami obozów. Zginęło 8 tysięcy więźniów w Neustadt. Tego dnia biskup Garbina odwiedził 1750 warszawianek w obozie koncentracyjnym, bo trzeba wiedzieć, że po krwawej niedzieli 17 lipca 1932 roku masę ludzi uwięziono, wysłano do więzień i obozów, a dopiero zlikwidowano w Pieśnicy w 1939 roku. Dlatego tak nie może być prawdy. Także proszę Ciebie dzisiaj, nasz biskupie Najwyższy Apostole Prawdy, o wspomożenie. Oto jest miasto przecież Twoje, Matko Boża, która w herbie byłaś. Tutaj reformacja przyszła 12 lutego 1529 roku w kościele świętego Mikołaja, fundacji przodka królowej Polski Małgorzaty Brandenburskiej, urodzony w Berlinie, który fundował jej dziadek, w słowiańskim mieście Lennie Polaków 25 sierpnia 1270 roku. W dniu urodzin jej zmarł święty Ludwik, król królów. Święty Ludwik Martel 29 lipca 2005 roku w 111 rocznicę odejścia do Boga połączył mnie z arcybiskupem majdańskim w 60 rocznicę jego święceń kapłańskich. W tym dniu było 111 kapłanów z Dachau, a prowadził ich nasz niezwykły kapłan ksiądz Franciszek Cegiełka, który zmarł 11 lutego 2005 roku w Ameryce. Uratowała go siostra Faustyna. Dwa razy spotykał biskupa Kozala, już zanim został biskupem przeznaczonego na likwidację w planie 527. 527 kapłanów dostarczono do Dachau
13 grudnia w 1940 roku. Wcześniej w Dachau 13 marca w 1933 roku umieszczono Aretina, potomka syna królego Armenii, którego adoptowała Teresa Kunegunda Sobieska na wygnaniu w Wenecji 13 grudnia w 1707 roku. Tego dnia w Krakowie ukazał się Jezus Miłosierny. 13 grudnia 1707 roku w kościele reformatów podczas zarazy. 13 grudnia tu w Hamburgu bombardowano kościół świętego Józefa. Tego samego dnia zniszczono klasztor w Kielu, który fundował Adolf IV Schauenburg. Budowniczy tutaj, fundator tutaj klasztorów. 13 grudzień 1981 rok. Stan wojenny. Organizowany już, zaplanowany w pałacu wnuka króla Jana III Sobieskiego. Dokładnie 15 listopada 1980 roku. Wtedy konsulem polskim w Niemczech był syn Bieruta. Spotkał się tam Helmut Schmidt z Hamburga. Był tam również Jan Paweł II. Miał 60 lat. 60. rocznicę urodzin odwiedził Kościół Serca Chrystusa Króla w Rzymie, który został zbudowany przez 18 maja 1920 roku przez świętego Deona, który założył klasztor Sercanów. Matko Boża Wszechwładna, która objawiła się przy Moskwie 2 marca 1917 roku. Zanim objawiła się w Fatimie. Były to urodziny trzech świętych papieży. Benedykta V 2 marca 1915 roku w Rzymie. Leona XIII i ostatniego fatimskiego papieża Piusa XII w 66. rocznicę urodzin Leona XIII. Był kilka razy tutaj nasz święty nuncjusz papieski. Został wybrany nuncjuszem papieskim 20 kwietnia w 1917 roku. Po śmierci 12 kwietnia nuncjusza papieskiego i kardynała Franciszka. Wybrany został, to były urodziny Adolfa, który zaczął swoją rolę już wcześniej. A tutaj, co widzę, menora. Proszę. Menora. W Hamburgu, w mieście Marii, gdzie króluje Olaf, urodzony w Osnabrück, biskupstwie wnuka Sobieskiego. Dokładnie. Menora. 14 czerwca w 1958 roku. Były to urodziny rabina Edgara Glücka 14 czerwca 1936 roku. Były to również urodziny Trumpa w Nowym Jorku w 1946. Nie są żadne przypadki. Menora. Tu się urodził w Hamburgu. Rocznicę powstania biskupstwa 10 listopada, rocznicę praw miejskich w Wandowi 10 listopada 1820 roku. Hermann Cohen.
Augustyn Maria Najświętszego Sakramentu. Odnowił Karmel we Francji, w Anglii, w Polsce. Menorę. A przecież to święto Bożego Narodzenia. Czemu nie ma gwiazdy betlejemskiej? Czemu jest menora? Wszystko przyjęli? Ale tu się urodził właśnie Herman Cohen. Moc Eucharystii zmieniła go w największego apostoła Eucharystii, który odnowił Karmel we Francji, w Anglii, w Polsce. Jezu, ufam to. Matko Boża Wszechwładna, wszyscy święty, święty Ankskarze, święty Benedykcie V, święty Piusie X, który wyświęciłeś w Rzymie 17 grudnia w 1911 roku biskupa Sapiehę, który zaczął być biskupem Krakowa od 1911 roku. 13 grudnia w 1913 roku w Krakowie Naszewskiej spotkali się towarzysze, ci z moskiewskiej Solidarności: Lenin, Stalin, Dzierżyński, Wyszyński, Adolf, ten słynny Adolf, co malował obrazy Matki Boskiej i mówi o Bożej Opatrzności, który 33 razy był w Hamburgu na zaproszenie swojego przyjaciela Kaufmana. 20 razy, 20 lat. 20 lat był tutaj Karol Kaufmann. Gauleiterem Hamburga. Jego kuzyn w Ameryce publikował, że naród niemiecki ma zginąć. Bo czy to Niemcy powstali 23 maja 1949 roku w Bonn? Matko Boża Wszechwładna. Matko Boża Nadziei, która ukazała się 17 stycznia 1871 roku przed objawieniem się Matki Bożej, przed odejściem Hermana Cohena 20 stycznia. 13 grudnia 1855 roku zmarła mama Hermana Cohena, Żydówka. Martwił się o jej zbawienie. Proboszcz Ars go pocieszył. Tak dużo ty zrobiłeś dla Matki Bożej. Jesteś jej apostołem, że w święto niepokalone poczęcia dostaniesz odpowiedź. Nie martw się. Módl się i ufaj. I dostał odpowiedź, że Matka Boska stawiła się podczas śmierci i wymodliła zbawienie dla Rosalii Cohen, mamy Hermana. Jego dziadek to rabin Poznania, Rafał Cohen, który przybył do Hamburga 4 lipca 1776 roku, 4 lipca, kiedy powstała Ameryka, ich Ameryka, gdzie apostołem był kuzyn Piusa X, Leopold Mocegęba. Byliśmy w Płużnicy Wielkiej, skąd pochodzi. Ale Polacy o tym nie wiedzą. Dlaczego? Matko Boża jest patronką tego miasta. Bardzo potrzeba apostołów, takich jak był Herman Cohen, jak byli tutaj kapłani, którzy byli tutaj po wojnie. Ksiądz Józef Woźniak. Chodzę jego drogami. Urodził się 7 lutego, tak jak ja, w 1913 roku w Hamburgu. Był więźniem Dachau. Świadkiem. Pustoszem w sanktuarium.
sanktuarium w Tulcach, własności królowej Polski Leszczyńskiej, Opalińskiej Leszczyńskiej. Tak jak i obraz Matki Boskiej Królowej Polski z opalińskim żołnierzami Czarnieckiego był tutaj w Hamburgu 12 października w 1658 roku, kiedy 16 maja dziadek polskiego króla Augusta II Sasa, król Fryderyk, zezwolił na budowę kościoła na St. Pauli, który wczoraj właśnie była rocznica. 13 grudnia w 1943 roku był bombardowany. Matko Boża Wszechwładna, stawiaj się za nami.